Siemana, z tej strony The Character Clans, w kolejnym odcinku z FIFA 16. Słuchajcie, dzisiaj już zagramy sobie w pełnoprawną FIFA 16, czyli w wersję może taką, co nie tyle co full, ale wersję po prostu pełną, tak, nie już w demo. Zagramy sobie sezon online, czyli mecze ligowe, gdzie nadal 10. liga po kilkunastu meczach. Mam taki skład, może nie jest on jakiś mega dobry, ale nie jest też zły. Damy sobie tylko kontrakt i możemy zacząć grać. I dobra, wyszukam sobie jakiegoś przeciwnika. Jak widzicie, tu jest skład angielski, liga BPL. Potem mam zamiar taki zrobić właśnie po tym składzie, czyli jak już sobie go tak zrobię na do końca, czyli tam jeszcze ławkę rezerwowych i niektórych tutaj z pola pozmieniam, no to mam zamiar potem sobie zrobić właśnie albo Bundesliga, albo Polski, ale Polski chodzi mi, że tylko i wyłącznie z polskich zawodników, tak? Nie tam żadnych innych, tylko że polskie narodowości, nie, że nie jest ekstra klasy. Dobra, zobaczymy, czy wyszuka nam przeciwnika, bo ostatnio są, czy ostatnio. Ja zazwyczaj mam z FIFA takie właśnie problemy, że nie chcę mi wyszukać przeciwnika. Więc zaraz zobaczymy. Na razie liga 10 słabo. Ogólnie mój bilans jest dosyć słaby, bo 8-1-7? Coś takiego. Ja już nie pamiętam. No ale szału nie mam. Dobra, zobaczymy ostatni raz. Jak nie, to zaraz. Jak nie, to i tak wyszukałem przeciwnika, ale to zapewne trochę potrwa, więc zrobię cięcie. I dlaczego to nie chcę wyszukać? Tego to ja nie wiem, więc zaraz do was wracam. No i słuchajcie, mam już przeciwnika. Dobra, weźmiemy sobie pomarańczowe stroje. Dobra, jaki nasz przeciwnik ma skład? No, skranie bym powiedział takie słabe. W sumie bardzo słabe, no taki... Nie wiem w sumie, co to jest za skład. Ale dobra. Ale dobra. O, ładuj się, ładuj. No i do... Aha. Aha. Tylko że ja dostałem kasę, tak? Więc, czyli on wyszedł, tak? Dobra, on wyszedł, bo ja dostałem kasę i nie pisało mi, że obniżony mam jakiś tam procent. Dobra, słuchajcie, ja zaraz do was wracam z następnym meczem. Mam nadzieję, że już wygramy. O, w sumie teraz też wygraliśmy, ale dobra, mniejsza to. No i mamy w końcu naszego przeciwnika. Mam nadzieję, że ten z meczu nie wyjdzie. Ma jakieś fajne odblokowane stroje. Zgranie, stówka, super, super. Bez menadżera, no ale dobra, mniejsza o to. Coś czuję, że ten mecz to łatwy nie będzie. No słuchajcie, ja od razu wam mówię, że z FIFA jakoś mega dobry nie jestem. W sumie to bym powiedział, że słaby. No ale dobra, zobaczymy, dobra. Zawodnicy rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Wyjdą dzisiaj w ustawieniu 3-5-2, a więc dwaj napastnicy... Aj, źle podałem. ...przez graczy środka pola. No ale słuchajcie, nie zawsze dobry skład, to znaczy, że gościu jest dobry, tak? Bardzo często się tak zdarza, że gram z jakimiś... jakimiś brązowymi i... może nie tylko brązowymi, ale srebrnymi i przegrywam. Wkurza mnie też te zapamiętywanie, tak? Że na przykład kiwam się z kimś, tak? I w trakcie tego kiwania wcisnę sobie na przykład trójkąt, czyli podanie prostopadłe, tak? I ten... i FIFA... kurde, co ja zrobiłem? FIFA zapamiętuje, tak? I jak już przestanie się kiwać, podaje gdzieś nie wiadomo gdzie, tak? To mnie bardzo denerwuje. No słuchajcie, na razie mam przeciwnik taki... Uderzenie w stronę bramki. Nie ma go... średni, kurczę.
Niepotrzebnie z pierwszej piłki to zrobiłem. Miałem wystarczająco, widzicie, miejsca tutaj i czasu, żeby sobie przymierzyć spokojnie. Dobra, mamy rzut wolny. Rzut rożny. Ajajaj. Aj, teraz strata. O kurde. O kurde. Dobra, to już jest pole. To nie będę się z nim tutaj przepychał. No, to tyle. Dobra, słuchajcie, ale to jest do odzyskania. No tutaj troszeczkę w ogóle zero obrony. Bałem się z nim trochę tutaj właśnie. W ogóle co on zrobił? Dobra, zresztą nieważne. Ma nade mną przewagę, że tak powiem. Ale to zaraz się skończy. Ło, kurde, blisko było. No, myślałem, że już to odbije jeszcze, kurde. No, no wiem, słuchajcie, 1-1. No już tutaj się wystraszyłem, że nie trafię to, bo tak przyjął, zamiast z pierwszej piłki uderzyć. No, mógł tutaj z pierwszej piłki walnąć. Ale dobra, przyjął. A nie, czysto. No podaj to w końcu. Ajajaj. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Mogę nie podawać, tylko próbować samemu iść. To już czułem, że to już wiedziałem, że nie będzie się bez kartki. A, żółta. Ale słuchajcie, u mnie to jest normalne. Jak ja na mecz nie dostanę żółtej kartki, no to jest święto. Tylko w sumie, chyba lub aż dostałem dwie czerwone w FIFA 16. W meczu ligowym oczywiście. Dobra, biegnij. Aj, kurde, za słabo uderzyłem. A mógłby to być gol. Ajaj. Kurde, no. Coś słabo strzelają. Czasami takie torpedy walą. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Gareth Bale! O matko, jak mnie za nisko, to za wysoko. Nie, może będę próbował troszeczkę bliżej podchodzić, tak? Ajajaj. Słuchajcie, ten mecz jest do wygrania jak najbardziej. Tylko, że trzeba się troszeczkę przyłożyć. Fatalne podanie, no i strata. Dobra. Nieporozumienie i strata piłki. No i teraz też nieporozumienie i strata piłki. Ale przeskoczył. Ładnie uniknął tego wślizgu. Udanie przeskoczył. Alex Mayer! Ajaj. No kurde, no. Fatalnie. Teraz już tracą do przeciwnika naprawdę wiele. Cóż, wciąż jest. Dobra, spokojnie. No, moja obrona daje wiele do życzenia. Źle padałem znowu, super. Leonardo Bittencourt. Czemu oni nie wbiegają, kurde? Shelby. Ej, za mocno. Chociaż kurde. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Stoper. Ajaj, cofnąłem się niepotrzebnie, ale dobra, spokojnie. Haj go! Nic nie było tam. Trochę go za koszulkę pociągnął, dobra. Strzela już tego wolnego. 2-1, słuchajcie, to jest do odratowania. Wczoraj czy przedwczoraj, już nie pamiętam. Wygrałem z gościem 3-4, też była bramka za bramką. Dobra.
znakomicie interweniuje. Wyłapując teraz piłkę po strzale z rzutu wolnego. Ajew. Oddaje piłkę koledze. Ależ walka. Ajajaj, przepchnął mnie. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Olson. Kurde, znowu się dopadałem. No i kurde, lipa. Jest dośrodkowanie. Dobra. Jakoś to uratowałem, choć ciężko było. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Mogę górą spróbować podać, ale... Dobra, wykopię to lepiej, bo jak będę tutaj coś kombinował pod moim polem karnym, no to jak zwykle to źle wyjdzie. No i gitara. Dobra, powoli zbliżamy się do połowy. Wiedziałem, że tak zrobię, wiedziałem. Skubany. Już myślałem, że będzie gol, no to tutaj to miał naprawdę... A, spalony był. Ale to chyba potem. Czystą pozycję miał i myślałem, że już po prostu strzeli mi tutaj. Song. Dobra pozycja do oddania strzału. Ej, mogę, no faktycznie mogę strzelać. Wynik 2 do 1. Dobra. Ja słuchajcie, nie mam nic na zmianę, więc coś tutaj porobimy. Pomoc jakiś, tak? Dobra. Napastnika jakiegoś damy. I to tutaj jeszcze obronę jakąś, tak? Dobra, tak zrobimy. Słuchajcie, no bo ja mówię, no nie ma nic na zmianę. Zdaje tutaj jakiś tam... Bardzo kiepski występ wschodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. Dobra, tam gadasz. Nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozerii. Haruna Kone. Będzie strzelał, ale... Ja cię kończę. Tak bliziutko już było. Ale dobra, spokojnie, bez nerwów. No co, najwyżej przegramy ten mecz, no co? Nie ma gola. Nie wiem, no nie wierzę, no. Stoker. Dobra, bierz tam piłkę. No nie, kurde. Dobre przejęcie, brawo. No, tutaj to troszeczkę zaryzykowałem. No teraz źle podałem. No i za mocno, za słabo. Chciałem powiedzieć za mocno. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka... kolego. Dobra decyzja. No i pewnie ich jeszcze, nie. No nie wierzę, no. Dobra, musimy się mieć do roboty. Trzeba ten mecz wygrać. No bo ten mecz jest do wygrania. Jak najbardziej. No nie, nie udało się. Gareth Barry. Mogę to wykopać. Piłka zmienia właściciela. Stoker. Coś nie. Dobra. No ten Boruch to mi często ratuje. Tyłek. Odegrał ponownie piłkę. Szegler. Piłka wędruje jak po sznurku. Szansa! Piękna interwencja. No tutaj to wszyscy się zamotali, więc i tak to moje szczęście. W ogóle dużo miał akcji. Właśnie w takich sytuacjach technologia linii bramkowej jest bardzo ważna. Gdyby nie ona, kto wie. No i tamtą poprzeczkę, no i ja pierdzielę, mógłbym trafić. Leonardo Bittencourt. Jak Bittencourt? O kurde. Alex Mayer.
Dobra, mam szansę. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No i ją zmarnowałem. No, będzie gol. Świetnie interweniuje. No to ładnie bronił, nie powiem. Sygnalizuje rzut rożny. Ładnie wyjaśnił tę sytuację po tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. No nie wierzę. Aruna Kone z łatwością uwolnił się spod opieki. Ależ teraz świetnie. Ja nie wiem, co oni tam zrobili. Naprawdę. Gra będzie wznawiana od bramki. O matko. 70 minuta. No nie robi się już nie fajnie, tak? Leonardo Bittencourt. Robi się niefajnie. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ryzykownie, ale udanie. No nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Ale kurczę, bieg za mną. Mogłem się troszeczkę go przytrzymać. Aruna Kone. I przejmuje piłkę bez faulu. Nie, no to jest podanie, on do mnie, ja do niego. Bayer. Dawaj, Boruc. Ale ty strzelisz bramkę. No. Tracą piłkę. Szanse na mojego gola remisowego no maleją. No i właśnie jest... Dobra. Trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Moment w tym spotkaniu, jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. No co nie? Przegrywają tylko jedną bramką. Nie, to ja zrobiłem. Potrzebują zwycięstwa, wciąż mają na nie szansę. Źle podałem, kurde. Strzela! Kurde, co on ma za bramkę? Skubany tak. Wydaje mi się, że może to być kluczowy moment tego meczu. Aha. Będzie rzut rożny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Ale kluczowy. Niewiele. Znakomicie ze skrzydła. No prawie, no kurde, ale... No właśnie, no prawie. Czemu on nie podał? Kurde, już zaraz 90 minuta jest, nie wiem, coś czuję, że ten mecz jest... przegrany. No niestety. No, jak już mówiłem, mecz jest przegrany, a mnie jeszcze wywaliło nagrywanie, znaczy nacisnąłem na padzie, żeby wyszło mi do... zminimalizowało grę i przestało nagrywać, ale już mniejsza o to. Dobra, słuchajcie, spróbujmy jeszcze strzelić jakąś jedną bramkę. Dobra, jednak nie. Jednak nie. Co oni tu robią, kurde. No niestety ten mecz musimy zaliczyć do przegranych. Jep. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. No i niestety przegraliśmy 3-1. No mia... kurczę. Ale ja nie mogę przeżyć tej bramki z poprzeczki. No to co, bramki z poprzeczki. Tą bramkę, którą strzeliłem w poprzeczkę. No. Czemu tak dużo? Coś dużo tych. Aha, pfff. Teraz to dawali, no dobra, przynajmniej sobie coś
Jakiś kolesi zaraz pokupuje. No słuchajcie, ten mecz, no niestety... przegraliśmy, słuchajcie, 10. liga, ale ja mówię, to dopiero są naprawdę pierwsze dni FIFA, kiedy wyszła, tak? Wyglądacie ten filmik na YouTube troszeczkę później, tak? Ze względu na brak czasu i nie mogłem go wrzucić tam. Więc to są pierwsze dni FIFA, tak? Więc... no różne są, praktycznie wszyscy są jeszcze w 10. lidze, tak? No więc różnie to wygląda. No ale widzicie, no ten mecz akurat mogę wygrać, no tą kurczę bramkę, co strzeliłem w poprzeczkę, no... nie mogę tego przejść, no ale słuchajcie, trudno, w następnym meczu musimy wygrać, ja wam dziękuję za obejrzenie tego meczu i ja zapraszam na kolejny, trzymajcie się, cześć. I'm a Trumpster, motherfucker.